Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Potrzebna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Traty docent. Starą raszplę z żarłardza. Starą raszplę z żarłardza. Co się teraz stanie, nowej nie dostaniesz. Boleśnie odczujesz brak. Boleśnie odczujesz brak. Nie ma takich narzędzi, panie majster. Nie ma teraz, uważaj teraz, docent ja. Stuk, 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 nie ma lekko. Puk, puk, puk w żeberko. Z żeberka woda kapie. Wiaderko wszystko złapie. Ty. Co ja? Wiaderko noś. Gdy przecieka coś. Czy to sens ma chronić, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Tak. O! To będzie tu! Chyba żarówka przepalona, panie majster, nic nie widać. Poświeć zapałką, docent. No, przeczytaj wizytówkę. Profesor Dr. Debil zgasła. To zapal drugą. Chwileczkę, zaraz, minutkę. Profesor Dr. Debil Habil. Czu no. Rzecz TPWSIZ, czu koresp zgasła. Zapal trzecią. Czu koresp PIMIK MGR Dr. Inst Mniem Stos zgasła. Panie majster, pudełka zapałek nie starczy. To nie jest wizytówka, to serpentyna. Docent, ten profesor to figura. Co, słyszałeś coś o nim, docent? Tak, szczerze mówiąc, to nie. Ale w nauce to jest teraz taki ścisk i specjalizacja, że w kolejce po Nobla to się zna tylko najbliższych sąsiadów. No to prawie tak jak w rzemiośle. Jeden wecuje, drugi gwintuje, trzeci montuje i nawet ręki sobie nie podadzą. Takie ludzie teraz. Wchodzimy, panie majster? Tak jest, wchodzimy, ale tylko ostro. Jakby się, uważaj, stawiał teoretycznie, to ty go zagnij, docent, no po to ciebie mam, tak? I już. A, no, no cudownie, cudownie. Czy jesteście? Panowie, chodźmy do stołowego, dobrze? Do stołowego, chodźmy od razu. Siadajcie, chłopcy. To... Proszę rozkładać kajety. Dzisiaj będzie dyktando. Uwaga, podaję tekst. Chwilę, chwileczkę, nie, nie. My... tekst następujący, nie. Cytuję. I proszę pisać. Jan wszedł na wzgórze, kropka. Zobaczył przed sobą wieś. Ze wszystkich kominów wsi dymiło się... Tylko z jednego nie dymiło się. Długopis mnie nie kulkuje. Przejdź na ołówek, młody człowieku. Nie palita w piecu psie krwie. Mruknął Jan i poprawił zdobyczną parabelkę. Czy można u was wysuszyć onuczki? Chytrze spytał Jan, wychodząc w obejście. Kropka, kropka. Cicho, proszę nie podpowiadać. Można, ale u nas w piecu się nie pali. Jan podszedł do pieca. Znaczy raz pieca, raz tylko. I otworzył drzwiczki. Drzwiczki, powtarzam. Znaczy nie pisze, że drzwiczki, powtarzam. Drzwiczki. Drzwiczki. W piecu siedział faszystowski najmita. Co dalej? Popatrz, docent. Jaki chytry bandzior, nie? No to koniec dyktanta, panowie. O niech to! Sturba suka zadziamdziana. Panie majster, pan się... Pan tam zgłupiał. No, szkoła mnie się przypomniała baranowi. No wystarczy, że taki jeden z drugim zapoda belferską gadułkę, już nie robi na friko i boję się, czy dwoi nie dostaną. Panie majster, ty alfabetyczna posturo! Mnie to może do konta postawisz, co, łysolu? Mnie, starego majstra, co? Sprawowanie mi obniżysz, może z ojcem mi każesz jutro przyjść. Wstyd,
Żeby tak, tak starym człowiekiem proszę pana. To z drugiego końca miasta się wleczę tu, żeby tobie ochwiaro, to wszystko tu na okularki ci nie spadło. Ty, on mi tutaj dyktando, ja tu wyjmuję kartkę, wyjmuję umek. Panowie, na miłość bosku, musiało zajść jakieś godne pożałowanie, nieporozumienie. Panie majster, pan się uspokoi. Dajcie mi spokój. Panie psorze, pan majster poczuł się urażony niedwuznaczną aluzją do jego niedostatecznych kwalifikacji, zawartą w kategorycznym trybie postępowania dydaktycznego z pana strony. Panowie, pozwolą panowie, że przetrę okulary chwileczkę. Za. Panowie, kim panowie są? Fachowcy. No panowie, no to zaszła godna pożałowania omyłka. No. O tej porze zwykle przychodzą do mnie synkowie sąsiada. Trudny dzieci, ale w końcu nie fachowcy, proszę pana. Na rehabilitacyjny sympozjum z historii najnowszej i ortografii przychodzą. A okulary właśnie miałem akurat nieco zaparowane, więc panów nie poznałem. No szanowny panie, niech pan nie płacze, no błaga. No nie mogę tego znieść. No, panie, to kolego, był dla majstra wielki wstrząs, panie profesorze. No, rozumiem. Jeżeli wolno mi zaproponować rodzaj mediacji, to sugerowałbym przejście na płaszczyznę współkonsumpcji płynów wysokooktanowych. W gardle zaschło. O odpowiedniej ilości gradusów. Panie majstrze, pan się nie wtrąca. To jeśli dobrze pana zrozumiałem, młody człowieku... Mogę skoczyć. Zejdzie pan w takim razie jedno piętro w dół do konsjerszki, panie kolego, i powie jej pan, że dziś są moje imieniny. Ona się i tak nie zorientuje, że to... Prawda, Jana Złotoustego pani wmówi, prawda? Sądzę, że da pan łez marzy. No, to niech pan leci. Już, tylko... lecę, tak, no. Dobrze. No. A pan, panie... Panie profesorze, to jednak słucham jest pana. Kulturalny człowiek. Kulturalny. Co robić? Tak. Ogólne zasady etyki stosowanej sformułowanym już dość dawno. Tak. Odsyłam pana do mojej prolegomeny. Teraz? Do etycznych zastosowań niektórych aspektów mniemanologii, wie pan, w kontekście moralnych struktur. To tak. Normatywnych, normatywnych szczepu buzia. Tak. Z wyspy Obali. To rozumiem. Archipelagu Mandryle Średnie. Tak. Proszę pana, Oxford 1921, papier kredowy, 30 rycin w tekście, półskórek, plus składana mapka i portret autora. Tak. Proszę pana. Tak. Jak pan tak nawija, profesorku, to tak. Miałem ja łzy w oczach się kręcą. Proszę, to, co robię? Żebym ja miał maturę, to tak. Życie moje potoczyłoby się inaczej. Tak, no właśnie. Po co? Ja nie mam matury, jakoś sobie radzę, jak pan widzi. Jak to? Jakim sposobem? W najwyższych rejonach nauki liczy się przede wszystkim solidnie opracowana bibliografia, aneksy, suplementy, odsyłacze itd. itd. To możliwe. Ja w tym materii fachowiec nie jestem. Żeby je ostygło! Tak. Proszę, śmiało. Jaguza! Lacrima! Ovidiusz, koniec cytatu. Koniec. No to dźwięk. Solid! No. Wznoszę tę toast, wybaczy mi pan, panie profesorze, kolokwialny zwrot za nieustający sojusz nauki z rzemiosłem. Po sposobie formułowania wnoszę o pańskich bliskich kontaktach z nauką. A widzisz, jak się rozszyfrował docent? Świetne. Zgadza się. Docent, aha. A z czego pan się habilitował, panie kolego? Z czego? No mów do ciebie. Śmiało. Niech pan się nie wstydzi, no śmiało. Geometria wykreślna. Niektóre szczególne przypadki stycznej do wytycznych. Ciekawa dziedzina i bardzo mało znana. Bardzo mało. Ja to w ogóle nie znałem. Badana mało. W ogóle nie znałem. Atmosfera jest bardzo przyjemna, ale panie majster, może by się tak zabrać do roboty. Czekaj, docent, czekaj jeszcze. Zaraz. Widzisz, docent. Tak. Pan profesor to taki dobry człowiek. To wiesz, że aż mnie go żal? Mnie też. To co, to może dziś nie naprawiajmy? Wszedł mi pan majster w słowa, panie majster. Nie szkodzi. Pan basko stuknie, kolegę. Nie, przegryzę. A tak, słusznie. A, chwileczkę. Cieszę się, że panowie doszli do takiego właśnie wniosku, żeby raczej nic dzisiaj już nie robić, prawda? Dla wszelka interwencja mogłaby zakłócić subtelną równowagę ekologiczną urządzeń sanitarnych, które co prawda nie działają, ale jeszcze nikogo nie zabiły. No to bzdryk.